Halo, halo. Witam serdecznie. Mam przywilej i przyjemność zaprosić Was na Festiwal Świadomego Życia i Zdrowia w Bolesławcu. Ciało, umysł i duch, taka myśl przewodnia jest. Festiwal odbędzie się 7-8 października 2023 roku w hotelu Garden, ulica 15, Piastów 14 w Bolesławcu. Tutaj na z tyłu macie na tle numer telefonu, którym możecie skierować do mnie 504 382 518, a także do innych współorganizujących. Przeczytam Wam, kochani, teraz, żeby to nie wszyscy mają Facebooka, a jest sporo osób na Facebooku, więc to ta audycja, to wydarzenie jest na Facebooku, a tymczasem chciałabym, żeby także było na kanale YouTube, dostępne dla każdego, bo wielu zrezygnowało po prostu z bycia na Facebooku. Plan spotkania, kochani, rozpoczynamy 7 o godzinie 9:30. Rozpoczynamy jak zawsze hymnem wolnych ludzi, piosenką radosną, kiedy to trzymamy się za ręce, śpiewamy, radujemy się, to jest taki początek integracji. Możecie zobaczyć na TV Zosia Golis, jak to mniej więcej wygląda, ponieważ ja takie festiwale, spotkania już robiłam wiele razy. Ale takiego festiwalu świadomości, świadomego życia i zdrowia jeszcze nie. A więc później między 13 a 14 jest przerwa obiadowa. Obiad integracyjny jest dla chętnych, ale obiad integracyjny trzeba wcześniej zapłacić, ponieważ restauracja i wszystko już jest nieczynne, to jest przygotowane dla nas i godzinna jest tylko przerwa i w pobliżu nie bardzo można cokolwiek kupić, więc zachęcam do takiego obiadu. Zakończenie pierwszego dnia jest o godzinie 18. Jest chwila przerwy i o godzinie 20 rozpoczynamy dla chętnych oczywiście słynny wieczorek integracyjny, gdzie jak zwykle niezawodny duet będzie nam pomagał stworzyć tą cudowną atmosferę, Tadziu Pełech i Marcin i jego syn Pełech. Także muzyka lat 70., 80., 90., polska i zagraniczna, zakaz disco polo. Także nie bawią się tam umpa umpa, tylko mamy cudowne zabawy. Wieczorek trwa do drugiej w nocy. Drugiego dnia, niedziela 8, rozpoczynamy o godzinie 10. prelekcjami. Przerwa obiadowa jest również od 13 do 14. Obiad integracyjny, przypominam, wcześniej zapłacony. Siedzimy przy jednym stole, jemy wspólnie. Także zachęcam, żeby to wszystko było na miejscu, żebyśmy się nie rozchodzili. I zakończenie niedzieli jest o godzinie 17. Proszę Państwa, także będą z nami wystawcy. Jest zgłoszona duża sala, która pomieści 40 i 50 wystawców. Chciałam powiedzieć, że mam już potwierdzony patronat medialny Telewizji Bolesławiec. Zwróciłam się do Legnicy, czekam na odpowiedź. Mam już potwierdzenie telewizji ATVB, Artur Borowski, Warszawa. Jeszcze w kilka miejsc zwróciłam się o patronat medialny. Także chcemy, aby z wielu miejsc przypłynęło bardzo wiele osób. Sala z wystawcami będzie otwarta dla ludzi z zewnątrz cały czas, sobotę i niedzielę. Będziemy mieli dwie sale, sceny, przepraszam, scena główna i scena satelitarna.
Przeczytam Państwu listę prelegentów. Naszą prelegentką znana i kochana nie po raz pierwszy jest Aja Iskra. Małgosia Lorenc, też stały bywalec Lubiana z medycyną germańską. Kuba Kuśpit, bronimy munduru dla przyszłych pokoleń, pewnie znano dla wielu. Będzie naszą prelegentką lekarka Ania Furmaniuk. Będzie Grażynka Gora z Niemiec. Będzie kochana Elżbieta Grabowska. Agnieszka Stelkoper i Zygi z Teksasu będą transmitować do nas online. Agnieszka prawdopodobnie krótko, bo też ma inny event, ale powiedziała, że tam się połączy i coś tam porozmawiamy. Krystyna Maciąg, dziennikarka NTV, niezależnej telewizji Janusza Zagórskiego. Anna Mazurczyk, znana z zielonej żywności, zazielenia zielonym światłem Polskę i nie tylko, z Kwyciubka. Janusz Zagórski, właściciel telewizji NTV. Agnieszka Skotnicka, Anna Taran, Marek Taran, doktor Kaczorowski, Anna Sadowska, Dariusz Młynarczyk, Milena Michalak, Wiesław Surzyn, Maciej Witkowski, Artur Michułka, Zdzisław Oszczęda, Damian Janasz, Andrzej Grzybowski, Marta Piotrowska. To są takie wstępne. Zaprosiłam również Anię Głowacz, koresponduję z nią. Powiedziała, że zadzwoni wypytać się szczegółów, więc jest szansa, jest nadzieja, że będzie z nami Ania Głowacz. Także cieszę się z tego powodu bardzo. Mam jeszcze zaproszonych kilka osób, czekam na potwierdzenie terminów. A więc, kochani, odpowiedzialną osobą za bilety sugerowałam kupić je znacznie wcześniej, bo sala nie jest taka, że może być w niej ileś tam set osób, więc sugerowałabym zakupić bilety wcześniej. Ja zajmuję się prelegentami, hotelem i wieczorkiem tanecznym. Jeżeli chcecie mieć pokój w hotelu Garden, czyli na miejscu, to przynajmniej, żeby wpłacić na wieczorek kwotę 240 zł, to jest menu i koszty DJ-a, na konto 95 10 90 19 55 40 30 i 1 51 56 97 96 i w temacie proszę wpisać imię i nazwisko, ilość osób, numer telefonu i opcja wieczorek taneczny i wtedy ja mogę Wam rezerwować pokój na miejscu. Są jeszcze inne miejsca, jest noclegów sporo w Bolesławcu, tylko trzeba trochę wcześniej zadbać o to. Także jeżeli chcecie, tak jak powiedziałam, na miejscu, to proszę minimalnie dokonać właśnie tej wpłaty. Ja doświadczona już robieniem takich imprez nie zapisuję, bo ludzie zapisują, a później nawet nie raczą napisać, że nie będą. Więc jedynym gwarantem jest wpłata, to ja wiem, że hotel płacimy na miejscu. Tak, hotel jest płacony na miejscu, kto potrzebuje fakturę, również z hotelu dostaje. W sprawie obiadu integracyjnego, miejsca dla wystawców i zakupu biletu na imprezę do Anny Sadowskiej 40+48 601 43 0692 i wpłata na konto Anna Sadowska 59 11 40 2004 40 3702 83 79 65 14. W temacie proszę wpisać imię i nazwisko, numer telefonu. Ten numer telefonu jest potrzebny, gdyby nagłe jakieś zmiany zaszły, to żeby nie szukać danej osoby. To już ja też z doświadczenia tak robiłam, żeby był, jak się z banku ten wyciąg robi, to żeby wiedzieć, do kogo zadzwonić, z kim się skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba. Czyli numer telefonu, obiad czy bilet, miejsce wystawcy lub tylko za bilet, za co płacicie. Artur Michułka jest osobą, do której możecie się zwracać ze sprawami ogólnymi.
naszego spotkania, czy wieczorku tanecznego, czy ogólnie imprezy, to takie ogólne informacje. Będzie strefa chilloutu, czyli miejsca strefy ciszy. I tutaj zachęcam wszystkie osoby, które przyjadą jako wystawcy i jeżeli będziecie chcieli zrobić jakiś masaż, zrobić jakiś zabieg. Tą strefą chilloutu zajmuje się Andrzej Kruszewski i do niego kierujcie propozycje swoich usług w czasie trwania całego festiwalu. Ania na przykład będzie miała swoje łóżko i będzie robiła masaż dźwiękiem. Więc ktoś z Was, jeżeli ma jeszcze jakieś usługi, konchy i tak dalej, czy takie dwugodzinne mini warsztaty, też zwróćcie się do Andrzeja. Numer Andrzeja do Andrzeja 608 016 715. Także to są takie, kochani, informacje i przeczytam. No jak się bawimy, to możecie zobaczyć na TV Zosia Golis, wrzucić i tam są nasze tańce. Bawimy się z kulturą, ale na luzie i atmosfera jest jak zwykle wspaniała. Takie przeczytam menu, bo menu to jest takie wieczorne, jak na imprezach weselnych czy innych zamkniętych. I to jest koszt właśnie plus DJ naszego wieczorku. A więc obiad podawany jest na paterach. Kotlet schabowy, złocistej panierce, kotlet, filet drobiowy, rolatki drobiowe ze szpinakiem, kotlet z ciecierzycy na osobnych półmiskach, to będzie dla wege. Nie będzie tym razem wege mięso, bo to było bardzo dużo pracy i nieporozumienia. Ludzie nie rozumieli, jak pytała kelnerka, wege czy mięso, to no właśnie ktoś myślał, że ma do wyboru i później dla innych ludzi zabrakło, więc będzie na osobnych półmiskach kotlet ciecierzycy, ziemniaki z koperkiem, sos śmietanowo-koperkowy, bukiet, surówek, kapusta biała, marchew, buraczki, zimna płyta wydawana na paterach. I będą też jajka w sosie tatarskim, patera mięs pieczonych, dwa rodzaje, patera serów, sałatka jarzynowa, sałatka grecka, sałatka gyros, pieczywo białe i ciemne, napoje podczas trwania zabawy, kawa, herbata na stole szwedzkim i woda z cytryną i z miętą. We własnym zakresie, kochani, jak ktoś sobie życzy, chce alkohol, ciasto i owoce i napoje. To można jak najbardziej przynieść, kto ma potrzebę. Także tyle dla Was na ten moment, kochani, informacji. One są jeszcze nie całościowe, ale w 90% już tak. Także zapraszam Was do Bolesławca i zapraszam, jeżeli chcecie być i chcecie mieć pewność, że macie bilet i miejsce w tym hotelu, w którym my jesteśmy, tam jest 26 pokoi. A więc to nie jest aż tak dużo dla bardziej wymagających. Jest centrum, hotel centrum, jest hotel Ibis, a więc jest sporo noclegów, ale myślę, że tak najwygodniej jest dla tych, którzy szczególnie idą na zabawę, żeby pójść sobie na górę i się położyć ze zmęczonymi nogami po tańcu. Jeżeli macie jakieś pytania, kierujcie do osób, które wyczytałam, które są odpowiedzialne w trakcie tej naszej imprezy. Także pewnie gdzieś będzie jeszcze transmitowane więcej tego typu spotkanie. Jest w taki sposób robione przeze mnie pierwszy raz. Byłam na kongresie medycyny holistycznej w Łodzi i podpowiedziała mi Karola, jak to się robi, te sceny satelitarne, tą scenę główną i tak dalej. Także no i podpowiedziała mi również o patronacie medialnym, a więc no kochani, trochę idę
z większym rozpędem. A więc dziękuję za uwagę i do następnego razu. I do zobaczenia w Bolesławcu. Będzie nas sporo ludzi z Polski i ze świata, że tak powiem. Kto wie, może wylądują u nas niespodzianka. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.